Przed nią ważne zawodowe wyzwanie. Jest podekscytowana, ale i zestresowana. Danuta Stenka, 57 l. Nie wie, jak poradzi sobie bez ukochanego męża. Długo biła się z myślami. Dotąd nie pracowała za granicą. Propozycja zagrania głównej roli w teatrze w Zurychu jest niezwykle kusząca. Z drugiej strony oznacza rozłąkę z mężem który zawsze dodaje danucie stęce otuchy, trzyma, ją w pionie i nie pozwala, by praca zaważyła na kruchej psychice ukochanej. Reklama gdy gra. Angażuje się w stu procentach. W pełni wchodzi w rolę. Każda z nich emocjonalnie wiele ją kosztuje. On jeden widzi, jaką cenę płaca za sukcesy, mówi o mężu aktorka. Stawiał mnie na nogi, dawał siłę do kolejnych projektów. Nie wiem, czy, gdyby go przy mnie nie było, dałabym sobie z radę. Przeraża ją, że teraz, gdy będzie się mierzyć z aktorskim wyzwaniem w obcym języku, zabraknie przy niej najlepszego przyjaciela. Przetrwali niejedną burzę. Nie zawsze jest kolorowo, bywało nawet czarno, ale nie. Wyobrażam sobie życia z innym człowiekiem, mówi gwiazda. Przed laty Jerzy zrezygnował z własnych aspiracji aktorskich, by ona mogła realizować swoje. Trwał przy jej boku, kiedy toczyła, batalię z depresją. Wie, jak bardzo jej zależy na spektaklu w Szwajcarii i to on rozwiał, jej obawy związane z wyjazdem. Wytłumaczył żonie, że jeśli nie teraz, to kiedy? Kilka lat temu zmarł dziadek Staś, w poprzednim roku Wiktoria wyprowadziła się z domu. Potem odeszła babcia Tereska, a Paulina też już tylko bywa. Nagle poczułam się jak w opustoszałej hali dworca centralnego, wyznała niedawno aktorka. Po trzech dekadach razem odkrywają się, z mężem na nowo. Kiedy zniknęły codzienne problemy związane z wychowaniem dzieci, pojawiło się pytanie, co przez te wszystkie lata było klejem naszego związku, przyznała Danuta. Z zadowoleniem odkryli. Że wciąż łączy ich uczucie, bardzo się lubimy. Jesteśmy po prostu dobrymi kumplami, przyjaciółmi. Fajnie nam się razem rozmawia, wygłupia, pichci, podróżuje. I po świecie, i przez życie, mówi. Dlatego przygotowuje dla męża niespodziankę. Danka zamierza zaprosić Jurka do Zurychu, chce razem z nim pozwiedzać Szwajcarię. To będzie ich drugi miesiąc miodowy, zdradza dobremu tygodniowi znajoma pary. Trzymamy kciuki, by udało się zrealizować te plany. Zobacz więcej materiałów.